Z psychologią zarządzania na ty to podcast dla kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem. Sebastian Drobczyński zgłębia tematykę kreowania wizerunku i sytuacji kryzysowych. Sylwia Michalska specjalizuje się w tematyce przywództwa, a Tomasz Szwed pomaga w budowaniu świadomości menedżerskiej. Wspaniale, skoro nas słychać, to rozpoczynamy kolejny podcast. Podcast numer 2. Witam was serdecznie przede wszystkim, Sylwia Michalska oraz Tomasz Szwed. Witajcie z tej strony, Drobczyński Sebastian, i rozpoczynamy prawdziwe trio z podcastem numer 2. A jeżeli podcast numer 2 i naszym specjalnym prowadzącym jest dzisiaj Sylwia Michalska, to nie sposób nie rozmawiać o przywództwie. Jeżeli przywództwo to tylko formuła właśnie liczby pojedynczej czy mnogiej, to rodzaj męski czy żeński, Sylwia? No, przywództwo, można powiedzieć, to jest sposób na, może być dla niektórych sposób na życie. Natomiast ja postrzegam i definiuję przywództwo jako taki sposób wywierania wpływu na ludzi, którzy kalkulując, czy słuchać danego lidera, uznają, że im się opłaca podążać za przywódcą. Czyli w takim razie nawiązujemy do tego, co mówiliśmy podczas naszego pierwszego podcastu o wywieraniu wpływu i o manipulacji. Czy przywództwo, zanim będziemy to rozwijać, jest etyczne od razu? Wiesz, myślę, że na etykę poruszymy w osobnym zupełnie podcaście i pewnie będzie to jeden z bardziej burzliwych odcinków. Ja myślę, że jest i etyczna, i nieetyczna. Tak jak wszystko. Kwestia intencji. Ale słuchajcie, dobrze. Tomek, ty się zajmujesz rozwojem, to dla ciebie czym jest przywództwo? Nie wiem w sumie, chyba. Bo to jest takie słowo, które ze świecie bardzo takie zobowiązujące, bo mówimy o zarządzaniu często, o z angielskiego leadership. No, tak, no, przywództwo jest jakąś czynnością, prawda? Natomiast ja bardziej sobie definiuję człowieka, który tę czynność wykonuje. I myślę sobie, że tutaj pełna zgoda z tobą, że to jest ktoś, za kim inni idą, chcą iść, ufają mu, wierzą w to, że jak ten ktoś ich poprowadzi, to dojdą w to miejsce, w które chcą dojść. No właśnie, ale od razu przeszliśmy do przywództwa przez takie duże P. Słuchajcie, ja przygotowując się też do dzisiejszego tematu, pomimo że on jest mi bliski od lat, stwierdziłam, że może takim punktem odniesienia będzie koncepcja 5 poziomów przywództwa Maxwella. I on, znaczy to, co ciekawego wymyślił, albo bardziej nazwał, to taką piramidę tych poziomów przywództwa. I pierwszy to jest taka pozycja formalna, czyli staje się liderem, przywódcą, może przywódcą nie, ale liderem z dnia na dzień. Po prostu dostaję awans i nazywam się kierownik, dyrektor i po prostu mam władzę formalną, czyli można powiedzieć, mam ten autorytet formalny, czyli wywieram wpływ na ludzi, dlatego że mogę podejmować decyzje w ich sprawie. No i niektórzy się na tym etapie zatrzymują, że jestem kierownikiem i decydnie, to wystarcza. Natomiast, no, jak wiecie, to nie działa specjalnie długofalowo, bo ludzie coraz bardziej idą w taką postawę, co mi się opłaca, co ja z tego będę miał, ale też w kontekście finansowym, więc zapomnijcie o inicjatywie oddolnej, nie? Na tym poziomie przywództwa. To jest chyba niekoniecznie zawsze ich decyzja, bo to jest kwestia też tego, jakby co od tego dyrektora na tym pierwszym poziomie by wymaga jego szefostwo, prawda? I kultura organizacyjna firmy. Ale posłuchajcie dalej, bo ten pierwszy poziom to jest tak, że ja mogę ciebie zatrudnić albo zwolnić, na przykład. To jest takie uproszczenie, ale mogę podejmować decyzję, czy będziesz się rozwijał w danej organizacji, czy też nie, jako twoja przełożona. I to jest tylko i wyłącznie taki poziom, kiedy korzystamy z władzy formalnej. Czyli to jest ta pozycja formalna. Ale drugi poziom już dotyka relacji. Czyli ja zaczynam myśleć sobie, okej, ale to może dobrze jest zadbać o atmosferę, o to zaufanie. No, ale po co o tym myśleć? No po to, żeby ludzie się bardziej angażowali. Nie? To, że jeżeli będą mnie w jakiś sposób darzyć sympatią, czy tak jak Tomek tutaj użył, zaufanie, czyli zbuduję z nimi relacje, to mam szansę przejść na wyższy poziom, to jest ten trzeci, czyli przywództwo oparte o skuteczność, czyli
To jest taki poziom, słuchajcie, gdzie zaczynam koncentrować się na tym, jak zespół ma osiągać wyniki. I wyznaczam priorytety, dzielę się wiedzą, pokazuję kierunek. Tu już ktoś musi być bardzo dojrzały, jak dobrze zrozumiałem, tak? Twoją intencję wypowiedzi. No bo jeżeli wskazuję kierunek, myślę o ludziach, rozbudowuję relacje, to już jednak jest kwestia dojrzałości bardzo mocnej. A też świadomości, nie? Bo jeżeli tak, jestem formalnie szefem, zbudowałam relacje, czasem jest to trudne, a czasem jest mi to dane na dzień dobry. Zaraz będziemy też pewnie poruszać największe dylematy liderów, którzy awansują w ramach swoich zespołów, czyli z kumpla, z koleżanki na przełożonego. Natomiast przywództwo oparte o skuteczność to jest taki rodzaj lidera, to szczególnie widać w zespołach sprzedażowych, gdzie no, jestem w stanie wywrzeć taki wpływ i tak przekonać ludzi do tego, co mają osiągnąć. Mam wiedzę, umiem sprzedawać. No jednocześnie zespół widzi, że osiąga dzięki mnie wyniki. Ale znikam. Idę na urlop, albo z jakiegoś powodu mnie nie ma, albo nie mogę tak się angażować, wyniki spadają. Czyli można powiedzieć, to jest taki poziom, że wszystko działa, dopóki ten lider jest obecny. Jest z zespołem, razem pracuje. I to jest ten trzeci poziom, ten trzeci, tak? poziom. Czwarty to jest przywództwo oparte na rozwoju, czyli koncentruje się, jak Maxwell zaobserwował, 80% czasu, słuchajcie, koncentrujemy się na rozwoju. Na tym Ale etapie. Kogo? Moim czy ludzi? Ludzi. A co ze mną, powiedz? No, generalnie te zadania specjalistyczne czy takie operacyjne to jest max 20% na tym poziomie. I ostatni poziom, już taki, jak mówimy o przywództwie przez duże P, to jest przywództwo oparte na osobistym autorytecie. Nie? Czyli może być taką, wiecie, spuściznę, ten przywódca zostawia, wychowuje innych liderów, jest takim mentorem organizacyjnym. Zwykle jak tacy przywódcy z organizacji odchodzą, to no pozostaje taka pustka. I to jest ryzyko. To jest duże ryzyko dla rozwoju organizacji. Sylwia, można nie przechodzić tych czterech faz, tylko od razu wejść do tej piątej? No oczywiście. Ja myślę, że tak. To jest tylko model, który pokazuje nie piramidę rozwoju menedżera czy tam przywódcy, ale to dla mnie jest raczej inspiracja, na jakim poziomie jestem teraz, z czego korzystam, co jest mi bliższe. I myślę, że można przejść na ten poziom ostatni, piąty. Ale to by oznaczało, że jakby są osoby, które mają jakieś wrodzone predyspozycje do tego, żeby być... O charyzmie bliżej niezdefiniowanej. Bliżej niezdefiniowanej. Pojęcie oczekiwań społecznych, podobnie jak w polityce chociażby, prawda? Oczekujemy od polityków, żeby byli charyzmatyczni. A co to znaczy? Bab jednym. No tak. Natomiast Sylwia, w tym wszystkim jedno, wyobraźmy sobie jeszcze jedną rzecz, bo możemy się odwołać do tych naszych słynnych już prac seminaryjnych, bądź też tych case'ów podczas poszczególnych konsultacji z klientami. Ale wyobraźmy sobie, że słuchają nas osoby, które mówią fajnie. Mamy 5 faz, każda jest jasno wytłumaczona, każda jest racjonalna, wydaje się. Bo one są racjonalne, one są oparte o badania, analizy przede wszystkim na kapitale ludzkim, ale co w sytuacji, jeżeli jest firma, bo to, o czym ty mówisz, to musi być, żeby to przechodzić sukcesywnie, to z jednej strony musi być dosyć dojrzała firma. Ale druga rzecz, słuchają nas menadżerowie, którzy mówią, słuchajcie, u nas średni byt kapitału ludzkiego, czyli pracowników we firmie, umówmy się, to jest 9 miesięcy. Jak ja przez 9 miesięcy, chcąc im, posiadając wiedzę i świadomość przede wszystkim tych stopni, żeby chociażby rozwijać współpracowników, moich pracowników, żeby być dla nich mentorem z czasem, może to jest po prostu nieadekwatne do możliwości poszczególnych firm, słuchajcie. Bo to oznacza, że wchodzimy do firmy i jesteśmy tam przez kilkanaście lat. Również jako pracownicy. No, nie dramatyzowałabym, Sebastian, tego czasu, bo po pierwsze mi się pojawia, jak 9 miesięcy masz pracownika w organizacji, to bym zadała pytanie, z jakiego powodu oni odchodzą. Czyli... Okej, pokolenie młode. I tutaj są badania. Nie zwracałabym na pokolenia. Nie zawsze, w porządku, ale mamy do czynienia ze zjawiskiem, że coraz częściej zmieniamy pracę. Młode pokolenie coraz częściej zmienia pracę, coraz krócej jest we firmach. Tak, i to stwarza drugie wyzwanie dla liderów, jak szybko wdrożyć i rozwijać pracowników. Z jednej strony, nie żeby długo zostali, tylko żeby przez te 9 miesięcy mieli no, dużą satysfakcję i takie poczucie, że okej, idę dalej, bo nie wiem, tutaj nie mam adekwatnego wynagrodzenia, bo firma nie jest w ten sposób ukierunkowana, albo po prostu ma taki rodzaj działalności, że płace kształtują się na jakimś określonym Oczywiście. Poziomie. Sylwia, umówmy się, że do tego jeszcze dojdziemy. Pokolenie XYZ, które tak uwielbia nazewnictwo, nasz słynny Tomasz Szwed, już się gotuje, ale dzisiaj jest bez czapki, zatem jego spokój ducha jest znacznie większy. Sylwia, pierwsze pytanie. Wyobraźmy sobie, słuchają nas ludzie, którzy mają ten problem. Pięknego, pewnego
pewnego pięknego dnia szef przychodzi i mówi: słuchaj, od jutra zostajesz szefem zespołu, z którego masz wyjść. No i jak on ma być przywódcą? To jest w ogóle możliwe? Wiesz, on może być liderem, a to czy będzie przywódcą, to czas pokaże. Natomiast być może on już jest przywódcą, takim nieformalnym liderem i zespół bardzo się ucieszy z takiej informacji. A może być tak, że to często ten, że tak powiem, case, czy tą tematykę analizuję z świeżo upieczonymi liderami, którzy startują w tak zwanych konkursach wewnętrznych, czy awansie wewnątrzorganizacyjnym. I co się dzieje? Słuchajcie, zespołu pięcioosobowego, ostatnio miałam taką sytuację, którą analizowałam z menedżerką, gdzie trzech startowało na lidera, jedna została. Zdaniem pozostałych dwóch została osoba liderem z najmniejszą wiedzą merytoryczną. I oni na przykład na maile nie odpisują, w ogóle nie komunikują się z nią, nie zaakceptowali, wręcz odrzucili, wprost jej powiedzieli, że oni nie będą jej tolerować jako lidera. Ona to stanowisko przyjęła i ma na dzień dobry bardzo trudną sytuację. A możliwe jest, to po prostu był błąd wewnętrznej rekrutacji otwartej tutaj, że wszyscy wiedzieli, kto bierze udział w tym wyścigu szczurów. Jakby nie wiedzieli, to może być... Wiesz, w zespole pięcioosobowym no to bardzo trudne byłoby, to akurat jest organizacja, która ma otwarty taki dialog, wiesz. Ale rzeczywiście w przypadku konfliktu, bo to nie zostało, podejrzewam, tam duży poziom zaufania raczej nie miał miejsca. No była duża walka o to stanowisko, jak się okazuje, i no i chciał, że została... Ale to jest obecna sytuacja, tak? Tak, to jest obecna sytuacja. No, myślę, że klucz tego sukcesu, czy sukces będzie tkwił w tym, że jej przełożony będzie wspierał ją w takich działaniach bieżących. Dla mnie to akurat dobrze zrekrutowano ją, to znaczy dobrze, że pozostałych dwóch nie wybrano na jej stanowisko, bo są ewidentnie niedojrzali. No dokładnie. Sylwia, użyłaś dwóch sformułowań, które wcale nie muszą być jasne dla naszych słuchaczy. Lider i przywódca. Odróżniłaś te dwa pojęcia od siebie. Powiedziałeś, że może być liderem, ale jeszcze nie przywódcą. Na czym polega różnica? No, tak jak na początku tutaj mówiliśmy, że przywództwo, ja mam jakąś trudność z definiowaniem, że jesteś przywódcą. Jakby to jeśli mogę, to ja dzielę to na administratora, w sensie takiego, wiesz, kierownika. Menedżera, kierownika, zarządzania. Nawet jeszcze, nawet takiego jakby tylko do strukturalnych, administracyjnych jakby decyzji, to jest jedna grupa, a w drugiej grupie to już mamy semantykę, czy to jest lider, czy to jest przywódca. I teraz dla mnie jakby troszkę wyprzedzę, bo jakby w trzeciej części, w trzecim podcaście będziemy mówić troszkę o kulturze coachingowej, to dla mnie jest tak, że w momencie, kiedy mamy taką kulturę bardzo dyrektywną, bardzo autokratyczną, to w moim przekonaniu nie ma miejsca na przywódcę, na lidera, tylko jest miejsce właśnie na administratora procesów. Natomiast w momencie, kiedy jest kultura otwarta, kultura bazująca dialogu, partnerstwa, informacji zwrotnej, zaufania, to w tym momencie jakby ten przywódca ma miejsce, znaczy nawet człowiek o predyspozycjach, o chęć bycia liderem, ma możliwość takim liderem się stać. Przy czym lider i przywódca to jest jedno pojęcie teraz. W moim przekonaniu tak. Dobrze, a powiedzcie mi w takim razie, żeby utrudnić albo jeszcze bardziej skomplikować, gdzie będzie autorytet? Przy liderze czy przy przywództwie? Ja bym tu podzieliła właśnie, że autorytet może być i tu, i tu. Natomiast wrócę do tego autorytetu formalnego, że jeżeli jesteś kierownikiem, menedżerem, dyrektorem, no to paradoksalnie ten autorytet formalny jest ważny, bo powiem wam o przykładzie też dosyć powielanym w organizacjach, że lider dostaje, jeszcze nie lider, ktoś z zespołu dostaje informację poufną, będziesz liderem, ale nikomu o tym nie mów, zaczynaj już działać, realizuj zadania, więc ten lider zaczyna... Buduje autorytet, tak? Zaczyna wydawać polecenia, ludzie się dziwią, bo trochę nie znają kontekstu, on jeszcze nie może powiedzieć, że no już został mianowany, ale jeszcze nie ma tej formalnej zgody. Zaczyna się stresować, wywierać jakąś presję, no na przykład przydzielając zadania i zespół nie informuje go o tym, na przykład kiedy idzie na urlop, czy będą pracować home office, czy będą pracować zdalnie w tej chwili. Więc on tego nie wie i ma dużą presję na to, że jest nieskuteczny. Stąd też uprawnienia, no co wówczas? Wówczas idzie do przełożonego i mówi: hej, hej,
ja potrzebuję od ciebie informacji dla zespołu, kim ja jestem w tym zespole. To znaczy formalnie, jak moja rola się zmieniła. Dla mnie no, bycie liderem, niezależnie od tego, czy jesteś namaszczony, to jest pewna rola, którą ktoś ma wypełniać. I ta rola zmienia o tyle dużo, że lider zaczyna być odpowiedzialny za zespół, nie za ludzi, wiecie, i tam życie prywatne, ale za to, czy oni no, realizują cele. Czy oni się rozwijają. Dobrze, a autorytet w którym miejscu zaczyna być ważny? Autorytet nieformalny. Mhm. Teraz przechodzę do tego, bo mówiłem o formalnym. Czyli no, jednak dobrze jest zakomunikować, że z dniem dzisiejszym Sebastian Drobczyński awansował na kierownika działu. I dobrze, jakby inni wiedzieli, że to nie jest tak, że się mądrzy, tylko rzeczywiście... Tylko tak jest, dokładnie. Teraz może. A i może. Natomiast autorytet nieformalny może być oparty na bardzo różnych kompetencjach. Na przykład na wiedzy merytorycznej, ale na przykład na tym, że nie wiem, ludzie cię lubią. Lubią spędzać z tobą czas i cię będą słuchać z jakichś powodów. Możesz mieć autorytet, bo tobie no właśnie ufają. Że, super. Że... Wyobraźmy sobie, że są osoby, które zostały wprowadzone w zespół, ale mają świadomość, że tego autorytetu nieformalnego im brakuje. Dwa sposoby, żeby pomyślały o tym, co mogą zrobić, żeby go zbudować? Ja uważam, że nie można zbudować autorytetu nieformalnego, budując autorytet nieformalny. Mhm. To znaczy, zaraz. Już ci wytłumaczę. Dla mnie autorytet nieformalny wydarza się przy okazji. Mhm. On jest równolegle do ciężkiej pracy lidera na tym stanowisku. Chcesz mi powiedzieć, że jeżeli będę wiedział, żebyś mnie polubił, jeżeli oprzemy autorytet nieformalny na tym, że mnie lubisz, to nie mogę wypracować formuły, że będziesz mnie lubił? Możesz, ale będzie to manipulacja. Natomiast na manipulacji jeszcze nigdy w życiu nieformalnego autorytetu nie stworzy. Na co, albo czego oczekiwali nasi słuchacze, żeby usłyszeli nasze dwa głosy, które zbijają się i powstaje mleko. Ale niemniej jedna rzecz. Ale jest tak, rzeczy. Manipulacja sama... Ja to dzisiaj jestem gościem. Ale manipulacja polega na tym, że druga osoba nie wie, że jest manipulowana. Sylwia, oddajmy tobie głos w takim razie. Co z tym autorytetem nieformalnym? Ja się zgodzę z Tomkiem, natomiast może nie tak skrajnościowo, bo rzeczywiście to może być skutek uboczny różnych działań. Z mojej perspektywy, jeżeli miałabym doradzić, ktoś przychodzi, no właśnie ta liderka, która awansowała, no i ona nie ma autorytetu nieformalnego. I co ma zrobić tak? W takim razie? No i jej zarzucają, niejako słusznie, że nie ma tej wiedzy merytorycznej i ona im nie zaimponuje, no więc ona postanowiła jednak tą wiedzę merytoryczną trochę nabyć. No przynajmniej, żeby być partnerem w rozmowie, której nie ma tam branżowej. Druga rzecz, no to postawiłabym na pytanie zbieranie informacji zwrotnej od zespołu, czyli zbieranie informacji, czego potrzebujesz w związku z tym. Ale też konfrontowanie, ktoś musi być otwarty, za co mówić. Ja jestem jako lider odpowiedzialny. Bo jeżeli załóżmy, mam was w zespole i mówię, słuchajcie, no takie mamy cele, to dostajesz za to pieniądze w gruncie rzeczy, masz jakiś kontrakt z pracodawcą, ja jestem w takiej roli, że zbieram wyniki, zbieram informacje, pokazuję kierunek, daję wam informację zwrotną, ale też od was ją zbieram. I ty mówisz, że ty płyniesz w innym kierunku, że tobie się to nie podoba i że ty takich celów nie będziesz realizować. No to dla mnie to nie jest kwestia tego, że ja cię nie lubię, czy lubię, tylko na co się umawiamy. I jeżeli bardzo często to, czego brakuje w organizacjach, to konsekwencji. Po prostu. Że jest, myślisz o tym, że jest szef i ten szef z definicji idziemy zgodnie z tym, co on mówi, a wszelkiego rodzaju poboczne zdanie niech zostanie w domu, a nie we firmie w takim razie. No to tak, wiesz, zabrzmiało mocno autorytarnie. Myślę, że dobrze, jak się ludzie nie zgadzają z liderem, ale tak. Co do na przykład sposobów. I teraz jest kwestia mądrości lidera, zwłaszcza z takiego obszaru przywództwa sytuacyjnego, który wie, że no, ktoś jest ekspertem i ja mogę powiedzieć, okej, Sebastian, podejmę to ryzyko, działaj po swojemu, ale ja wiem, że tobie zależy na tym celu, na osiągnięciu efektu. Natomiast jeżeli nie zgadzasz się z zasadnością w ogóle podążania w określonym kierunku, bojkotujesz wszelkie zmiany, zachowujesz się, jakby firma stanęła 5 lat temu na takim, a nie innym etapie rozwoju, no to jest bardzo trudno pójść dalej. No i jest to tutaj takie bardzo bolesne pytanie, czy ja chcę z tym zespołem, albo czy ja jestem w ogóle w stanie z tym zespołem osiągnąć wyniki. I drugie bardzo trudne pytanie, czy ja wierzę w ten zespół swój.
czy ja wierzę w ludzi, bo jak ja w nich nie wierzę, no to jak mam ich rozwijać? Ale to pewnie wszystko jest uzależnione od tego, o czym też Tomasz będzie mówił przy rozwoju samym sobie, że musimy mieć jasno zdefiniowany cel tego zespołu i w którym kierunku ma podążać, a potem w ogóle rozwój sam w sobie, nie tylko jednostki, ale pewnie też zespołu sam w sobie będzie istotny sam w sobie. No, dokładnie. Natomiast, wiesz, z tą odpowiedzialnością jest tak, że mamy ograniczoną odpowiedzialność na drugiego człowieka. I myślę, że tu się akurat z Tomkiem bardzo zgadzamy. No bo ja mogę ciebie zachęcać do rozwoju, mogę zachęcać do tego, żebyś zwiększył uważność, wysiłek w jakimś określonym obszarze. Mogę dawać ci informację zwrotną, ale ty możesz pozostać ale to nie jest w takim razie status quo. Masz rację, ale to w takim razie nie wracamy do naszego pierwszego podcastu, kiedy użyłem sformułowania, że wszystkie narzędzia z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, to jest nic innego jak forma manipulacji, gdzie dążymy jako menadżerowie do tego, aby motywować naszych pracowników, żeby oni robili coraz więcej, albo w ogóle, żeby pracowali. Wiesz co, ja powtarzam też menadżerem, z którym ja się spotykam, zdanie kompletnie odwrotne, może trochę wyświechtane na tym świecie, ale myślę, że bardzo prawdziwe. Mianowicie, jeśli nie wiesz, jak się zachować w danej sytuacji, zachowaj się przyzwoicie, zachowaj się fair w stosunku do człowieka, którego masz po drugiej stronie, obojętnie, czy tym człowiekiem jest twój współpracownik, szef, prezes, czy podwładny. Ostatnią rzeczą, którą, do której zachęcam, to jest właśnie słowo wywieranie wpływu, ponieważ manipulacja jest wtedy, jak mówisz, jak człowiek nie wie, że jest manipulowany, ale ona jednak trwa bardzo krótko. Nie, to jest długoterminowa relacja. Manipulacja to jest okres długoterminowej relacji. Okay. Wywieranie wpływu jest krótkotrwałe. To ja mam inną definicję manipulacji, natomiast jakby chcę jeszcze jakby uzupełnić jakby troszkę to z mojego doświadczenia, to co Sylwia mówi o tym autorytecie, że można budować ten autorytet, ale na pewno go nie zbudujesz na szkoleniu 2-3-dniowym zbudowania autorytetu szefa, bo czegoś takiego nie ma, że w środę jesteś, nie masz autorytetu, a wychodzisz w piątek po szkoleniu i jesteś autorytetem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pracuj na feedbacku, czyli uzyskuj feedback od współpracowników u siebie w organizacji i pracuj nad sobą. I to jest troszkę to, o co ty pytałeś, Sebastian, czy szef nie powinien nad sobą pracować i się rozwijać. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie im więcej się rozwija, im więcej pracuje merytorycznie, rzetelnie, nie tylko się spotyka, to w tym momencie jakby ten autorytet jest budowany. Dobrze, to teraz pytanie w takim razie, Sylwia, do ciebie, bo mówimy o autorytecie. To moje pytanie brzmi, kto ma największe problemy z budową autorytetu? Jaki typ menadżera, jaka typ osobowości? Co ty się uparłeś o tym autorytecie, kto ma jakieś problemy? Przywództwo to jest przywództwo. Albo wiesz, przywództwo to jest jakby coś, jakby to jest człowiek, który ma zadania z trzech obszarów. Pierwszy obszar to jest realizacja celów biznesowych i na tym powinien się skupić. Drugi obszar to jest zaspokajanie potrzeb jednostki, a trzeci obszar zaspokajanie potrzeb zespołu. I niech się skupia tak naprawdę na tych trzech obszarach i wtedy będzie liderem. Dziękuję za podpowiedź. Mniej proszę odpowiedź. Sylwia, powiedz mi, no słuchają nas menadżerowie. Co oni mają zrobić? Może jest to jakaś typ osobowości, wiesz, zachowania? Każdy typ osobowości jest okej, tak byśmy powiedzieli, każdy jest inny. Natomiast ważne jest, wiecie co? Żeby dopasować lidera do zespołu. To znaczy to dopasowanie to nawet nie jest tylko osobowościowe, ale głównie na poziomie wartości. Na przykład, nie wiem, poczucie humoru. To jest tak jak w związku. No, jak ktoś nie śmieje się z żartów i w ogóle nie wie, o co ci chodzi, no to taki lider będzie miał bardzo dużą trudność. On będzie z kosmitą, będzie zupełnie z innej bajki dla takiego zespołu. On coś powie i się będzie śmiał z własnych żartów i w pokoju jest cisza. No to już stwarza pewną barierę na wejściu. I za tym czasem idzie określony typ osobowości, ale nie zawsze. To ja bym tutaj nie zrzucała na typ osobowości, ale no, paradoksalnie przychodzi mi do głowy poczucie humoru i system wartości. I to są takie rzeczy, które... A nie jesteś zwolennikiem tej teorii, że pewne typy osobowościowe są bardziej... Podatne czy też predysponowane? No wiesz, stereotypowo poruszając się chociażby w archetypach Junga, ten typ dominujący, tak zwany czerwony, czyli bardzo ekstrawertywny, nastawiony na cele, jest stereotypowo takim typem lidera. Mhm. I rzeczywiście on może być bardzo skutecznym typem lidera, bo jak czołg przejedzie i dostarczy projekt, ale w organizacjach, które albo mają taką kulturę, albo są na takim etapie rozwoju. W momencie, kiedy mamy organizacje, to szczególnie firmy, takie turkusowe organizacje, no takiego lidera po pierwsze nie zrekrutują, a nawet jeżeli tak się zadzieje, to
No, to będzie... Czy Sebastian byłby dobrym liderem w turkusowej organizacji, twoim zdaniem? Myślę, żeby go nie zatrudnili. 1-0. Ale mogliby go zatrudnić do bardzo takiego kontrowersyjnego projektu. Do wojska. Do wojska, idealnie. Aczkolwiek myślę, że zatrudniliby go do projektu, który miałby namieszać, to znaczy miałby sprowokować do myślenia, miałby pobudzić, wiesz, to tak jak wsadzić w kij w mrowisko, i miałby tam zamieszać dobrym tego sensie słowa znaczeniu. Mhm. I taki wiesz, no bo często takie zespoły bardzo zielone, takie wiesz, w harmonii, dyskutujące w bardzo konstruktywny sposób, to jest okej. Okay. Natomiast jest taka skłonność do grupy wzajemnej adoracji, nie? Że tak jest tam spokojnie i wszyscy sobie tak pozytywnie udzielają informację zwrotną, że po prostu zaczynają... Atmosfera jest zdecydowanie... Znaczy to jest ten typ zarządzania silos, tak naprawdę, klubowo-kawiarniany. Czyli... Tak. A to jeszcze mam jedno pytanie, jakby Sebastian, przepraszam, że w twojej obecności o tobie, ale powiedz Sylwia, co myślisz, bo ja z mojego doświadczenia jednak wiem, że jakby osoby o cechach, które jakby tutaj nasz kolega posiada, one faktycznie osiągają częściej sukces w obszarze liderowania. Taki miły staje się dzisiaj. Tak, osiągają częściej sukces, bo po pierwsze mają większe parcie na szkło, dwa, wiedzą czego chcą i mówią o tym, mają odwagę. To też jest element sukcesu. Powiedz innym czego chcesz i do tego dąż. Natomiast osoby, no, na przykład typy antagonistyczne, takie mocno introwertywne, emocjonalne, czyli załóżmy w archetypach, czy też w nomenklaturze szkoleniowej zielone, no mówią, wiesz, no tak niekoniecznie chcę być tym liderem. Wolałbym to się siedzieć za taką kotarką i tak podpowiadać, ale w ogóle no, nie wysyłajcie mnie tam na te konferencje. Czyli, rozumiem, czyli one jakby te typy czerwone, ostatnie zdanie już Sebastian, te częściej osiągają sukces, dlatego że ich jest po prostu więcej, bo częściej nie, chcą być... Jest ich mniej w społeczeństwie. Ale, ale jest ich więcej w rozumieniu umiejętności sprzedania się, co też jest ich kompetencją. Ale w roli liderów jest ich więcej. No bo bardziej chcą. No bo chcą awansować, dokładnie. Podsumowując wasz dyskurs, wiemy tyle, że z jednej strony chcę namieszać i to jest prawda jako spin doktor, z drugiej strony należy do elity, to jest też prawda, skoro jest nas mniej w społeczeństwie i chcemy namieszać. A osobowość narcystyczna też osiąga sukces. To oczywiście, tak, że tak. O tym drugim punkcie nie rozmawialiśmy. I nikomu to nie przeszkodziło, ale tym bardziej cieszę się, że jesteśmy wszyscy w trio. To, o czym wy rozmawiacie, to formuła tego przywództwa i rozumiecie się, jak nasi słuchacze słyszą, właściwie kropelka po kropelce. Właściwie jesteście dla siebie nudni, innymi słowy. Niemniej ja wnoszę tę barwę, nie tylko modulacji tembr głosu, ale jednocześnie tego, co można wrzucić w mrowisko. Sylwia, powiedz mi w takim razie taką rzecz, bo ja mimo wszystko będę odnosił się do tego faktu, i czy można nauczyć się przywództwa? Znaczy, ja uważam, że tak, ale to nie jest tak, że w dwa dni zbudujesz autorytet, tu się zgadzam znowu z Tomkiem. Natomiast to jest taki codzienny trening rozwoju osobistego, bo ja sobie myślę o przywództwie, o byciu liderem, czyli kiedy masz zespół, no, którym się opiekujesz, to jest cały czas praca z własnymi emocjami, z własnymi też frustracjami, z własnymi ograniczeniami. Ludzie wręcz bodźcują cię, czy pokazują ci, z czym ty masz trudność, tak jak w każdej relacji. Uczymy się dużo w relacjach i różnych szczegółów. W porządku. Jeżeli już tyle powiedzieliście, na przykład z całym szacunkiem, nie interesuje mnie to, co myślą o mnie ludzie. Przyjmijmy taki model, że jestem liderem. O tym zabarwieniu przeciwnym, o którym ty powiedziałaś teraz. Czyli nie interesuje mnie tak naprawdę, co myślą o mnie inni. Jest cel. Cel został zdefiniowany. Rozumiem, co mam zrobić i od czego jestem. Pozwólcie państwo, że się przedstawię. Dropczyński Sebastian. Cel jest następujący. Musimy go zrealizować, po pierwsze. A po drugie, proszę zapamiętać cztery punkty katalogu. No i tutaj zatrzymajmy się, Sebastian. To zadam ci pytanie, jaki zespół chcesz zbudować? To znaczy, kogo rzeczywiście, z kim ci się dobrze współpracuje? No i w zależności od tego, kogo byś zrekrutował do swojego zespołu, to byłby sukces albo porażka. Nie? Bo, tak. Jedyny warunek jest taki dla ludzi, zespołu, to w praktyce zawsze się kieruje, to jest chęć pracy. Chęć pracy i zrozumienie, dlaczego pracujemy. Po pierwsze. Po drugie, tym elementem, który definiuje moje zespoły, że do zespołu dobieram, zresztą po części to powiedzieliście,
zawsze inne jednostki. Mhm. One się wyróżniają poza tym, że chcemy pracować, że potrafimy mieć poczucie humoru. W tym jednostki narcystyczne więcej poza mną nie może być, bo wtedy byśmy się kłócili, no tak, zabijali. No, ale całkiem poważnie chodzi też o to, żeby w zespole każdy dla siebie był interesujący. Żeby nie powielały się niektóre kompetencje. Ja jeszcze bym tutaj przerywając ci dodała, że na pewno będziesz zwracał uwagę na ludzi, którzy mają chęć podejmowania ryzyka, taką odwagę biznesową. Wariatów, tak. Takich wariatów, dokładnie. Przy czym to, co ciekawe, idąc twoim tokiem, jeżeli mówimy o przywództwie, jest to, że nie lubię pracować z osobami, jakkolwiek to brzydko nie zacznij. Może użyję sformułowania innego, bo jesteśmy na antenie, którzy w życiu już osiągnęli swoje sukcesy. Mhm. W sporcie nauczyłem się w zespołowie pracy, że jeżeli do zespołu dobieramy osobę, która osiągnęła wszystko już, wszystkie trofea, to on podczas tego maratonu się nie stara w zespole. On już nie podciąga, on już nie ciągnie, on już nie robi tych zmian takich. Bo on wszystko osiągnął, on przebiegł ten maraton poniżej 3 godzin, on na każdym odcinku już zrobił to, co mógł zrobić i już właściwie jego umysł jest zamknięty. Więc okay, nie chcę pracować z osobami, które osiągnęły już ten sukces. Mówi się często o tym, że nie pracujemy z osobami powyżej pewnego wieku, bo oni już... I tu dochodzimy do drugiego parametru w twoim zespole, czyli osoby z taką wysoką, rozwiniętą potrzebą osiągnięć, nie? Czyli coś, co dla nich jest atrakcyjne, jest wyzwaniem i będą mieli wewnętrzną motywację. Ale jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, czy przywództwa się można nauczyć? Tak, pod warunkiem, że istnieje taki potencjał albo taka cecha, która nazywa się autorefleksja. Ona musi być. Bez autorefleksji nie ma progresu. Ale to pewnie Tomek będzie nam opowiadał w następnym podcaście, że tak, to jest element, tak, który ja będzie myślę, nam pomagał. W ogóle element samorozwoju, rozwoju szeroko rozumiany. Ja jeszcze bym dodała, słuchajcie, od takiej strony czysto psychologicznej, że lider powinien być wewnątrzsterowny. Co masz na myśli wewnątrzsterowny? No to właśnie. Jest takie pojęcie, które często słyszymy w periodykach. Z jednej strony czytamy, z drugiej strony raz po raz w radio bądź w telewizji wypowiada się osoba... o bardzo podobne spojrzenie do nas i używa tego sformułowania wewnątrzsterowne. Osoby wewnątrzsterowne mają taki sposób myślenia, że mają na wiele rzeczy wpływ, że to, gdzie są, gdzie pracują, dla kogo, z kim, jest efektem ich wyborów. Czyli w dużym skrócie łatwiej im przyjąć feedback, łatwiej im znaleźć powiązanie między moim nakładem czy moim błędem a efektami, jakie osiągam bądź nie. Czyli jest większa skłonność do refleksji, nie? Po różnych akcjach, jakie podejmuję jako lider. Dla kontrastu oczywiście nie jesteśmy ani jednym w 100%, ani drugim typem myślenia. Osoby z zewnątrz sterowne uważają, że co ja mogę zrobić z moim zespołem, że oni są kompletnymi głąbami. Ja próbuję, a oni są odporni na wiedzę, jak ja mam brać odpowiedzialność za zespół. Gdyby nie ten system motywacyjny, to ja bym, no oczywiście beznadziejny system motywacyjny, to ja bym osiągała lepsze wyniki. Gdyby nie kryzys, gdyby nie COVID, gdyby... Czyli szukanie czasem odpowiedzialnych. Tak. I teraz bardzo trudno, po pierwsze się pracuje ludziom z takim liderem, to jest dramat w ogóle, awansowanie skrajnych liderów zewnątrzsterownych, to generuje najczęściej konflikty, ale to też generuje właśnie manipulacje, czyli taki lider bardzo często jest niespójny, mówi co innego, robi co innego, szuka winnych, to jest takie zarządzanie w oparciu o poczucie winy. Nawet przez konflikty to może być ubliżające, ale bardziej poprzez wprowadzanie ludzi w taką niejasną sytuację, że oni nie wiedzą, co mają zrobić, żeby było okej. Okay. Czyli unikają niezadowolenia, ale do końca nie wiedzą, co mają zrobić, żeby ten lider ich za coś pochwalił czy uznał. Generalnie zawsze jest źle, ale nie wiemy do końca, jak zrobić, żeby było dobrze. Słuchaj... Sebastian, bo ja tu jestem trochę zaskoczony, bo ja nie wiedziałem, że tak to, że o to chodzi z zewnątrz sterownością i wewnątrz. Jest, wiesz, kwestią brania odpowiedzialności. Ja myślałem, że to jest kwestia, wiesz, bardziej motywacji wewnętrznej i motywacji zewnętrznej. Natomiast to, o czym ty mówiłaś... Umiejscowienie poczucia kontroli, na co mam wpływ. Tak. Tak, natomiast jakby patrzenie na to, jaki zespół, tak, czy jakby oni mają motywację, czy też nie, że trzeba tam z tym przysłowiowym bacikiem stać nad nimi, no to jest bardziej ta teoria motywacji McGregora, tam X, Ale myślę, że to może być spójne, no bo zobacz, jeżeli ja uważam, że ludzi trzeba dobrze wynagradzać i no, mam określone reguły, czyli mówię, okej, jestem w stanie ich premiować i
tym upatruję swój sukces, czyli w czynnikach zewnętrznych, to w zasadzie zdejmuje to ze mnie odpowiedzialność pracy z nimi. Jeżeli zaczynają źle pracować, to nie mam refleksji, że ja czegoś nie robię, tylko że trzeba mi dać podwyżki, albo na przykład, że są leniwi, albo że... Czyli tak i tak zawsze będę miała tą narrację, że coś jest z tym światem nie tak. Albo z ludźmi, albo z systemem, albo z kulturą organizacyjną, z różnymi rzeczami. I często takie osoby mają przykłady, mają fakty, natomiast one niewiele wnoszą, i co dalej, nie? A co ty możesz zrobić? I to jest takie najtrudniejsze. Będziesz pewnie o tym mówił w pracy coachingowej, z osobami tak, właśnie... Tak, to jeszcze jedna rzecz, bo chcę wyłapać trochę od ciebie, Sylwia, i od ciebie, Sebastian, bo powiedziałeś, Sebastian, że ty przedstawisz się, powiesz jeden punkt, drugi, trzeci, piąty i lecimy z koksem, czyli jesteś nastawiony tak naprawdę na realizację celów biznesowych tylko i wyłącznie, to ja uważam, że ty takim podejściem skrajnym nie zbudujesz w ogóle zespołu. To znaczy jakby będziesz miał jednostki, które albo wejdą w twoją narrację, albo nie, natomiast zespołu nie zbudujesz. A konsekwencją tego będzie to, że ty nie będziesz liderem, bo lider zawsze, i to pojawia się w sumie w co drugim zdaniu, które mówi Sylwia, zawsze koncentruje się na budowaniu relacji swojej z zespołem i między członkami zespołu. Ale proszę, zobaczcie, że teraz dochodzimy i z pewnością słuchają nas ci, którzy są podobni do mnie, i zaraz właśnie kieruję słowa do Sylwii, żeby zdefiniowała, kto będzie chciał pracować z Tomaszem z perspektywy twojego patrzenia na odmiennego całkowicie od mojego sposobu bycia, funkcjonowania. Natomiast to, co ja mówię otwarcie, ja nigdy nie buduję zespołu w rozumieniu tego, o czym dzisiaj my tutaj rozmawiamy. Okay. Ja nastawiam się na projekty krótkozadaniowe. One wynikają krótkozadaniowe, też w definicji, powiedzmy sobie, to jest dla mnie 36 miesięcy. Mhm. Krótkozadaniowe. I to jest ten etap, kiedy czasami ludzie potrzebują pomocy na 3 miesiące, czasami na 6 miesięcy, czasami 18. I to jest cel. Dobierając sobie do projektów ludzi, którzy są... Chcę wierzyć, że do tej pory mi się to udawało, i dobieram ludzi na tyle dojrzałych, którzy sami wnoszą bardzo dużo do tych zespołów. Mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, I w sytuacjach kryzysowych jeszcze to będzie się sprawdzało. No bo wiesz, to jest mój zawód. Nie? To jest mój zawód. Ja się nie zgadzam, Tomek, z tobą, że Sebastian nie zbuduje zespołu. Nie zbuduje zespołu, który ty definiujesz jako zespół. Dokładnie, dlatego że ja sobie wyobrażam takich ludzi, którzy słuchając Sebastiana powiedzą: okej, nie będzie mi tupi-tupi-tu, jakieś na rozmowy mi wyciągał, głaskał, pytał się, chwalił. Ja znam swoją motywację, więc nie potrzebuję wzmocnień. Jakby co to wypnie piersi. No, czy nas obroni, to nie wiemy, ale jeżeli go przekonam, no to i znajdę twarde argumenty, to czemu nie, bo ma odwagę. Robimy rzeczy nietuzinkowe i będę się czuł wyjątkowy, będąc w tym zespole. No bo to jest taka rekrutacja, jaką sobie wyobrażam, Sebastian powiedział, to nie jest projekt dla każdego. Nie jest projekt, którym jakby przeciętny obywatel tego kraju będzie mógł uczestniczyć. Tu będzie twardo. W moim przekonaniu będzie to być może nawet fantastycznie działająca grupa. Ale gdzie uważasz, każdy że członek zespół? Będzie jakby, ale nie zespół, bo w takim układzie każdy realizuje swój indywidualny, cudzysłów, egoistyczny cel. Ale przecież tak naprawdę z drugiej strony popatrzmy, jeżeli stanę, bo wiesz, ja zawsze mówię, że to jest pewna ekipa, to jest pewna grupa osób, specjalistów, ekspertów, watacha po prostu, która się na dany projekt schodzi, razem funkcjonuje, po czym musimy odpocząć od siebie. To są konsekwencje tego typu pracy, dobrze, i charakteru. Czekajcie, to jeszcze chwyćmy. Co by spowodowało, że ten zespół będzie zespołem, kiedy będą mieli wspólny interes? I teraz jeżeli... Tak, interes wszyscy mają. No tak, ale jaki wspólny? No bo każdy ma swój indywidualny, tak? Ja realizuję swój zestaw korzyści, chociaż w zespole, w modelu takim bardzo partycypacyjnym też tak jest, że ludzie działają na własną korzyść i muszą widzieć taki bo te korzyści są ważne. Korzyść osobistą. U ciebie ona będzie na pierwszym miejscu, ale jednak po coś się spotykacie. Słuchajcie, no to definiując jednostki, no oczywiście, po pierwsze... Dałeś przykład ten sportowy, no to po co wam... No bo jest nas kilkoro wariatów, którzy wiedzą, że chcą osiągać lepsze wyniki. Więc... A po co siebie nawzajem? Nawzajem dlatego, że jest ciekawie, bardziej interesująco. Czy jakie potrzeby zaspokajacie? Po pierwsze, lepszych osiągnięć w sporcie. Mhm. Jak to bardzo jest egoistyczne, to niech to będzie egoistyczne, ale dla każdego z nas, poza tym, że się lubimy, szanujemy, to każdy chciałby być jeszcze lepszy i ciągnie ten następny 5 kilometrów dalej. Ale to uczycie się od siebie, czy mobilizujecie Możemy włożyć wszystko...
to, co powiedziałaś, bo i przebywamy, i lubimy się, i rywalizujemy, i uczymy się nawzajem, i uczymy się relacji. Nakręcacie się. Sami nawzajem. A poza tym ci wszyscy, którzy nas słuchają, nie wiedzą, jak ciężko czasami jest wyjść, kiedy pada śnieg, z deszczem, jest mroźno, wyjść o 4:30, pobiegać, to wiedzą, co to znaczy, jak idzie grupa osób, tak? Przy czym, żeby to było jasne, przychodzi moment, kiedy musimy od siebie odpocząć. Mhm. Jesteśmy fajterami. Każdy robi sam, ale relacje w zespołach zawodowych, bo pewnie ci nas najczęściej będą słuchać i słuchają nas dzisiaj, to jest formuła, że my te relacje wytwarzamy, my je tworzymy, te relacje. Ale powróćmy do tego, co powiedziałem. Tomasz jest przeciwieństwem moim. A może też dlatego szanujemy się, Tomasz, ponieważ też nie rywalizujemy ze sobą. Pozwalam sobie tak powiedzieć po tych kilkunastu latach współpracy ze sobą. Przecież Tomek jaki zespół by stworzył, żeby był przywódcą, to w takim razie kim, co, jak u niego będzie to wyglądało? No. Ja wiem, u mnie nie ma ani zieleni, ani turkusu. Tak, nie ma zieleni, turkusu, chociaż jest duża przestrzeń na indywidualizm i na takie bardzo transparentne zasady. U Tomka na pewno będzie takie duże będzie poczucie bezpieczeństwa, przynależności, w wolnym tempie. Ale pamiętasz, jak chcecie, właśnie co roku, kiedy analizujemy nasze grupy studentów na obronach, zawsze zastanawiamy się nad jedną formułą. Zawsze, dobrze, dlaczego? Co to było takiego? Czym ujął Tomasz? No, padają takie słowa. Tomek jest charyzmatyczny, właśnie to ma to coś. Nie wytrzymam, muszę to powiedzieć. Tomasz jest charyzmatyczny, tak? Ja tak? Myślę, że dla wielu... To w takim razie poprosimy wszystkich tych, którzy pisali pracę u Tomasza na naszej uczelni, aby napisali, dlaczego wybrali Tomasza. Czy Tomasz naprawdę jest charyzmatyczny? Tomek, jesteś charyzmatyczny? I teraz byście zaszli jego twarz. Jest czerwony, nie wie, co powiedzieć, tak, zakopotany. Tak. Odpowiedz, Tomek. No proszę, powiedz. No, dobrze, jaki zespół byś stworzył? Pozwolę ci... Jako przywódca. Ja bym stworzył zespół oparty na pewnych zasadach. Na wartościach. Chciałbym, żeby moi ludzie z zespołu byli współpracownikami niepodwładnymi, że chciałbym budować u nich odpowiedzialność, budować motywację wewnętrzną i zaangażowanie po to, że gdyby mnie nie było, to oni sami z własnej woli, z radochą, z uśmiechem na twarzy by pracowali. Tomasz. Czy to jest możliwe, czy to jest i tylko jakby pewna idea i nie idealizm. Są zespoły, które w ten sposób działają. Oczywiście, że tak. I jasne, nie byłoby to, nie wiem, wzrost, wiesz, jakby krzywa do nieba, tylko prawdopodobnie jakby powoli wznosząca się jednak. Ale mam takie nadzieje, że ona powoli by się wznosiła, ale stabilnie z tymi samymi lojalnymi i zaangażowanymi ludźmi. Lojalność, przynajmniej myślę, tak bym chciał, będzie nas definiować wszystkich w zespołach, bo lojalność, znamy słowo lojalność i wiemy o tym, że to jest... Ale chciałbym, żeby u mnie to była lojalność do mnie i do kolegów, koleżanek i do celów firmy, a nie do kasy, którą się jakby zarabia. Mówi słowo kasa i patrzysz na mnie teraz. Nie do prestiżu, nie? Bo tutaj bardziej są... No, ta lojalność będzie co innego oznaczała. Tak, tak. Tomasz, ty lubisz uczyć. Ty chcesz być takim ciepłym, serdecznym mentorem, który nawet jak zejdziesz, to będziesz chciał, żeby ci uczniowie ciebie odwiedzali. Ale to znaczy, jak chcesz i być. I kto, powiedz tutaj, jest, jak ty nawet powiedziałeś dzisiaj, przypomnij mi to słowo, takie określiłeś mnie takim dosyć niezbyt miłym. Choć się nie obrażam. Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Co on powiedział na mnie właśnie? Nikt nie pamięta w takim razie. Coś takiego było. To ja nie będę powtarzał. Ale wiecie, to tak, dobrze, ale to jeszcze to tylko jedną rzecz. Ja miałem zespół dawno temu i to miałem zespół zbudowany z kilkunastu osób w Poznaniu, a z kilkudziesięciu w Wielkopolsce. I powiem wam szczerze, że ja z tymi ludźmi utrzymuję kontakt i relacje po dziś dzień. Oczywiście nie z wszystkimi, ale myślę, że z dużą częścią. I my się w dalszym ciągu lubimy i cenimy i szanujemy. I to jest najlepsze zawsze po efektach naszej pracy. No, to jest to, o czym pamiętamy. Słuchajcie, nawiązaniu do tego, Sylwia, co Tomasz powiedział. Pytanie, bo powoli już musimy kończyć. Za jakim typem przywódcy, skoro Tomasz opowiedział właśnie i powiedział ten przykład, że ludzie z nim się kontaktują, lubią, mają z nim kontakt, on ma z nimi kontakt, za jakim typem przywódcy ludzie podążają najczęściej? No, to zależy, jacy ludzie. Natomiast no to XYZ pokolenia? Przykład, słuchajcie. 10 lat temu, jak organizowano konferencję dla menedżerów, to mówiono o tym, że dobry
menedżer to jest taki, który organizuje pracę ludzi. Nie? Znaczy jest dobrze koordynuje, dobrze spina to wszystko. Teraz w zasadzie to jest taka oczywistość, że w ogóle się o niej nie mówi, tylko skuteczny lider to taki, co rozwija ludzi. I ma na to pomysł i wie, jak to robić i daje dobry przykład. I nie jest to banał, nie? Czyli taki... A to oznacza, że ludzie chcą się rozwijać, chcą się uczyć? Deklaratywnie tak. Deklaratywnie? Deklaratywnie tak. Natomiast potem... są organizacje, które bardzo mocno stawiają, szczególnie te turkusowe albo w ogóle w szeroko rozumianej branży IT, no to rozwój i kultura feedbackowa, tak to się ładnie nazywa, bardzo mocno stawia na ten aspekt właśnie, na ile się rozwijasz. Kandydaci, którzy przychodzą do pracy, pytają się, jakie są ścieżki rozwoju. I to jest duża też pułapka oczywiście, nie? Tak, to jest pułapka dla firmy, bo ta firma musi im to zagospodarować, zabezpieczyć musi w ten rozwój z jednej strony, z drugiej strony to jest potem kwestia. Ale dobrze, kto się pyta najczęściej, jaki jest rozwój? Pokolenie jakie? Ludzie, którzy mają dzisiaj 30-40 lat, czy ci, którzy mają 50 lat, czy 60 lat? Wiesz, no to zawsze jest takie pytanie, czy wypada się zapytać o możliwości rozwoju, czy rzeczywiście tego nie wiemy na dzień dobry, bo to jest tak, jak każdy z nas chce być zdrowy. I to nie podlega, nie zawsze dbamy o to zdrowie. I to jest zupełnie inna historia, za co bierzemy odpowiedzialność. I tu jest ta pułapka, o której zaczęłam mówić. Czyli jeżeli mój pracownik mówi, no rozwiń mnie, co mi proponujesz, za słabo mnie rozwijasz, podobnie jak tak, za słabo mnie motywujesz, tak. No to jest w zasadzie no, taka praca u podstaw tego lidera z postawą pracownika. Rozwijać się możemy codziennie i to jest kwestia naszej otwartości. Z drugiej strony... Zamek, chciałeś coś powiedzieć, bo tak nie, bo ja chciałem powiedzieć, tak, ja mam problem, bo tych wątków jest dużo i zanim jakby dojdzie do mojej głowy jeden wątek, to już jest czwarty. I stąd się kręcę. Ale jest dzisiaj środa. Natomiast jedna rzecz z tym rozwojem, bo na rozwój przeznaczymy pewno osobny jakby podcast. Natomiast ja mam takie jakby wrażenie, że jakby rozwój jest terminem modnym i w związku z tym, że jest modnym, jest nadużywany i za tym słowem rozwój nie idzie autentyczne pragnienie rozwoju, tylko coś, na przykład nagroda, coś, co mi się należy. Tak. Słuchajcie, powoli zbliżamy się ku końcowi. Sylwia, nie ma co... Ja mam jeszcze potrzebę powiedzenia rzeczywiście za kim ci ludzie pójdą, bo uważam, że, bo nie odpowiedziałam ci na to pytanie, że no pójdą za takim liderem, z którym się po prostu identyfikują, czyli z jakim się identyfikują, no taki, który gdzieś będzie reprezentował określony system wartości mi bliski, czyli jeżeli będę oczekiwała od lidera, że będzie stawiał mi wyzwania i to znajduję, no to mam poczucie, że się rozwijam, ale jeżeli będę potrzebowała swobody, autonomii, po prostu świętego spokoju, mówiąc trochę kolokwialnie, to też będę miała poczucie, że jest mi dobrze. Może być też tak, że będę potrzebowała no, takiego rozwoju w rozumieniu awansu i pójdę do takiej organizacji, gdzie w 3 lata zostanę tym liderem, bo to jest mój cel. I dlaczego nie? Nie jest nic złego w tym, że ludzie chcą więcej zarabiać, tylko chodzi o to, żeby znaleźć takiego lidera, który rzeczywiście rozumie, czego ja potrzebuję. Czyli znowu cofamy się do korzyści. Tak. Bezpośrednio. Słuchaj, nie będę wypominał, nie będę mówił, ile lat masz już praktyki zawodowej w kwestii przygotowania przywódców. Niemniej z pewnością słuchają nas ci, którzy chcieliby uzyskać odpowiedź na równie proste, co i trudne pytanie jednocześnie. Największe wyzwania, kiedy dostajesz jednostkę, która, no właśnie, chce być tym przywódcą, a nie do końca rozumie tego, to słowo jeszcze, katalog takich wyzwań, albo katalog jakbyś zamieniła w mądre rady, co o czym powinni pomyśleć ci, którzy zaczynają myśleć, aby stać się przywódcą? Nie wiem, czy bym stworzyła katalog. Raczej bym poprosiła o taki katalog tego, który pretenduje do lidera, ale zadałabym pierwsze pytanie, po co? Po co ty chcesz być tym liderem? Co ci to zdaje się, że są inne... łatwiejsze sposoby na zarabianie pieniędzy, zawsze to ludziom przypominam i powtarzam. Można powiedzieć łatwiejsze. Nie trzeba tyle wysiłku wkładać w samorozwój, tylko po prostu można sobie spokojnie żyć. Natomiast myślę sobie, że jak zaczyna się pracować z ludźmi, to już niezależnie od tego, czy mam to namaszczenie liderskie, menedżerskie, to ta praca wciąga. Nie? Bo jak pytam osoby po 2-3 latach, to czy byś się cofnął, zamienił i to mówią, wiesz co, nie, no po pierwsze, no próbowałam, na przykład rok wytrzymałam bez zespołu i
kurczę, czegoś mi brakuje. Nie? I ja pytam, no czego ci brakuje? I pojawia się taki bardzo często wspólny mianownik. Brakuje mi takiego poczucia sensu, wpływu na rzeczywistość kreowania. No teraz byłem rzemieślnikiem, robiłem swoje i rzeczywiście miałem święty spokój, 16, koniec, nie myślę, co też jest komfortowe. Natomiast no, liderem nie przestajesz być po 16. Liderem jesteś przez cały czas. Myślisz o tych ludziach, analizujesz, nosisz czasem ich przez weekend, masz ich w głowie w wakacje, bo albo się troszczysz, albo zastanawiasz się, co zrobić, albo masz jakiś konflikt, no to jest pewien stan umysłu. I tak myślę sobie, że jeżeli to jest dla ciebie ciekawe, potencjalny kandydacie na lidera, no to dobry kierunek. Słuchajcie, wrzuciliśmy kij w mrowisko z perspektywy przywództwa. Oj, tam bardzo, bardzo delikatnie dzisiaj. Jeszcze nie rozmawialiśmy o patologiach w przywództwie i wszystkich takich... Ale widzisz, to jest świetny pomysł na to, żebyśmy pociągnęli to jako dodatkowy podcast. Wszystkich psychopatach. Z pewnością nie jesteśmy w stanie wszystkiego zdążyć. Słuchajcie, no założyliśmy pewnego rodzaju wizję, czas i tematy, które są. My naszych słuchaczy gorąco zachęcamy do tego, żeby pod każdym naszym podcastem napisali, co myślą, co sądzą, swoje uwagi, sugestie, bo to jest dosyć istotne i to jest to dla nas, ten feedback, o którym ty mówiłaś, Sylwia, tak. I Tomek też akcentował. Moi drodzy słuchacze, nie pozostaje nam nic innego, jak już teraz w tym momencie zaprosić was, żebyście zechcieli zostać jeszcze dłużej przy komputerach, przy smartfonach i przynieśli się na podcast numer 3, bo wówczas podczas następnej naszej dyskusji to będzie kwestia, no tak, rozwój, jeszcze raz rozwój i... No właśnie, ale co tam będzie? Na pewno będzie to mówił Tomasz Szwed. On będzie naszym głównym mówcą. Będzie spokojniej. Będzie spokojnie, będzie inaczej. Tak. Wszystko będzie inaczej. Niemniej będzie o rozwoju, samorozwoju człowieka. A to wszystko na dzisiaj. Bezpośrednio dziękuję wam za obecność z nami. Sylwia Michalska. Dziękuję bardzo. Tomasz Szwed. Dziękuję bardzo. Jacy oni tacy uśmiechnięci, spokojni. I ja, Drobczyński Sebastian. Do usłyszenia na następnych podcastach. Dziękujemy wam serdecznie. Serdecznie zapraszamy was do kontaktu mailowego. Podaję adres psychologiumzarządzanianaty@gmail.com. Odpowiemy na wszelkie sugestie i pytania. Ja nie mam długopisu żadnego i nie mogę nic zanotować. Powiedziała. Ale to jest manipulacyjne. Eryk, ja nie mam kurczaka z różno i czterech pierogów. Jest co, Sylo, to się bałem, nie? Jest co, Syla, jest co. Dziękuję. Słuchajcie, jest 18:15, chyba ładnie poczułem. Ja powiedziałam kurczaka z różno, 5 dni mięsa. Szczególnie kurczaków. Szczególnie kurczaków. A twoja podświadomość.